Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Krzysztof Koszczak. W firmie DPS Software jestem odpowiedzialny za oprogramowania typu CAD-owskiego i dzisiaj spotkaliśmy się wspólnie, żeby opowiedzieć o korzyściach płynących z rozwiązań typu SaaS. Konkretniej będziemy mówili, tak naprawdę postaram się przybliżyć, czym jest 3D Experience SolidWorks, nowy produkt z stajni Dassault. I postaram się właśnie w tutaj dzisiejszej prezentacji odpowiedzieć na pytanie, po pierwsze, czym jest i jakie korzyści możemy w nim uzyskać, będąc konstruktorem, dyrektorem działu technicznego, czy po prostu właścicielem firmy. I na te pytania właśnie postaram się w dzisiejszej prezentacji odpowiedzieć. Zacznijmy od tego, czym jest 3D Experience SolidWorks. Jak spojrzymy na załączony slajd i widzimy interfejs oprogramowania, jest to tak naprawdę stary, dobry SolidWorks. Widzimy, że tutaj niczym tak naprawdę interfejs się nie różni i tak naprawdę niczym ten SolidWorks się nie różni w instalacji. Mamy go na komputerze stacjonarnym, możemy działać jak do tej pory, więc nie będziemy tutaj szczegółowo omawiali samych funkcjonalności SolidWorksa, bo dla Państwa na pewno są dobrze znane. Natomiast czym tak naprawdę on się wyróżnia? To połączeniem z chmurą 3D Experience i to tak naprawdę jest coś, co daje, można powiedzieć, ekstra moce dla oprogramowania CAD-owskiego. I teraz tak, no, platforma 3D Experience. Czym jest sama platforma 3D Experience? Jest to platforma inżynierska, która tak naprawdę łączy, jest takim łącznikiem pomiędzy światem ludzi w firmie, czy z różnych działów, czy to począwszy od działów konstrukcyjnych, projektowania, obliczeń i tak dalej, poprzez średnią półkę zarządzającą właścicieli, czy działy takie około projektowe, czy około w firmie dodatkowej, jak sprzedaż, zakupy i tak dalej. Więc jak tutaj spojrzymy na ten slajd, to właśnie mamy taki łącznik między osobami, a tym, co jest nad logiem z kompasem 3D Experience, czyli oprogramowaniami CAD-owskimi. I właśnie tutaj platforma 3D Experience jest odpowiedzialna za połączenie pracowników z softem, tak żeby w jednym spójnym środowisku przechowywać i zarządzać wszystkie dane firmowe. Tutaj na początku też w sposób bardziej humorystyczny postaram się przedstawić i oddam głos koledze z Dassault, który opowie o tym, czym jest platforma 3D Experience. Hello, I'm Charles. I'm a Dassault Systems engineer. I work here doing stuff like this and it's awesome. Today I've got approximately 2 minutes to tell you about our 3D Experience platform and show you how it's amazing for your 3D projects. So, let's get to the basics. What is the 3D Experience platform? Explanation, it's a platform that gives you access to a catalog of applications or apps, like the kids say these days. These apps allow you to design, simulate, inform, and collaborate on a project. Got it? Good. Let's imagine you want to build a hoverboard. There's going to be more than one person working on your project. For example, engineer, programmer, marketer, mechanical designer. Before, you used to work like this. No more, now that you can work on a 3D Experience platform. Oh yeah, the platform looks like this. It's pretty cool. First things first, you need to create your personalized dashboard. It's your own pimped out working environment. Then you can invite your friends and colleagues to hang out. Kind of like a video game party. Here we go! Except it's for work. From there, you can finally begin your working journey using the most incredible toolbox ever created. Whoa. And inside, you won't find this, or this, or this, but rather multiple apps designed to help you collaborate on the project at hand. Every job position receives their own personalized package and therefore applications. For example, if you're an engineer, like this guy, you'll find all the apps you need to virtually simulate your hoverboard. And of course you'll have access to all the necessary collaborative applications that make it feel as if you're in the same room, without having to be in the same room. To resume, you can work on your project from anywhere, on any device. Got it? Good. With a 3D experience, everything is stored on the cloud. Not this cloud, this cloud. Which means that you can never lose anything, and anyone can access the latest version of a project at any time in total security. Which means you'll never have to listen to this sentence again. Yeah, which version is a good version? Is it Master Good Good Final or Final Master Good?
It also means that you can share what you want with who you want, and keep what you want to keep private, well, private. Thanks to these project management tools, each individual can share their agendas and progress. And because Dassio Systems is present in every industry... Shower, wonderful product. Where can I sign to invest? The 3D Experience platform is the solution you'll use for the rest of your career. So you might as well start using it now. Look at all the business opportunities it presents. Got it? Good. You want to create your own design? Challenge yourself? Click on this link right here to subscribe. Right there. You just click it. Take your mouse, go over, and you just dig right there. Good job. I'm proud of you. This was fun. See you guys later. Tak więc mam nadzieję, że Państwo zapoznali się i tam w ten sposób dosyć humorystyczny przybliżona została idea platformy 3D Experience jako właśnie platformy inżynieryjskiej do zarządzania danymi i tak zwanej koncepcji One Source of Truth, czyli wszystkie dane w firmie związane z projektowaniem po prostu są przechowywane i zarządzane w platformie. Natomiast przechodząc trochę bardziej szczegółowo już do samego SolidWorksa 3D Experience, no tak naprawdę główną cechą, która odróżnia go od konwencjonalnego SolidWorksa, jest koncepcja przechowywania danych, tak? W odróżnieniu od klasycznego, w którym jest ta koncepcja przechowywana o foldery, dyski sieciowe, tak? I wszystko mamy po naszej stronie, na naszym hardware'ze, tak tutaj 3D Experience SolidWorks pozwala zapisywać, przechowywać i zarządzać danymi w chmurze. Natomiast tutaj nie będziemy wchodzili w szczegóły, dlaczego warto zarządzać danymi, jakie korzyści z tego płyną, bo tak naprawdę w kolejnym wystąpieniu kolega Adrian Michałuszko będzie o tym szerzej mówił i jakie konkretne zalety z tego płyną. Natomiast ja tylko wspomnę o czymś, na co ostatnio trafiłem, na pewne badania, które mówią nam o tym, na co inżynierowie poświęcają czas w pracy i okazuje się, że aż 1/3 ich czasu pracy jest poświęcana na pracę tak zwaną nieprzynoszącą wartości dodanej, czyli tak naprawdę nie posuwającą projektów do przodu. A mówiąc dokładniej, na co składa się te 33% danych, to aż ponad 50% z tego czasu to tak naprawdę są rzeczy związane z wyszukiwaniem informacji, odtwarzaniem danych, których nie można było znaleźć, czyli tak naprawdę za długo to trwało albo gdzieś się zagubiły i ktoś na nowo musiał pewien projekt zrobić czy pewne detale odtworzyć, albo poświęcał czas na wprowadzenie zmian, które już ktoś inny wprowadził, a nie było informacji. Tak naprawdę widzimy, że te rzeczy to jest tak naprawdę coś, w czym specjalizują się narzędzie klasy PDM i które pozwalają nam ten czas zaoszczędzić. Ale tak jak mówiłem wcześniej, no to kolega Adrian będzie nam szczegółowo opowiadał o zarządzaniu dokumentacją, zarządzaniu danymi i korzyściami z tego płynącymi. Natomiast my przejdziemy sobie do bardziej szczegółowych rzeczy i bardziej korzyści dodatkowych, które są w 3D Experience SolidWorks, oprócz właśnie tej koncepcji przechowywania danych. I zacznijmy od pierwszej sprawy, czyli dostępu do danych. I tutaj mówię bardziej szczegółowo o tym, że mamy dostęp do danych przez 3D Experience, który jest chmurą, czyli tak naprawdę mamy dostęp do danych z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia. Tu możemy spojrzeć właśnie na taki przykładowy dzień z życia firmy, która używa platformy 3D Experience i jak widzimy tutaj dyrektor techniczny w firmie może w czasie projektowania identyfikować pewne problemy, przeglądać dane, mierzyć i brać udział w tym procesie rozwoju produktu, nawet nie posiadając żadnego specjalistycznego sprzętu, tak? Czyli tak jak widzimy na załączonym filmie, po prostu używa telefonu komórkowego, na którym może właśnie wyszukać niezbędne dane, przejrzeć, zrobić adnotacje, zidentyfikować jakiś problem i tak naprawdę uruchomić całą maszynę związaną z wprowadzaniem pewnych zmian. Więc tutaj ta osoba może to zidentyfikować na dowolnym urządzeniu, uruchomić, wysłać to dalej i tutaj powiedzmy już widzimy dział projektowy, product manager zajmuje się analizą tego problemu, gdzie może już w bardziej szczegółowy, nie wiem, na większym ekranie, telewizorze czy tablecie, może przyjrzeć się, sprawdzić, czy na czym ten problem polega, zidentyfikować newralgiczne punkty. No i tak naprawdę, jeżeli jest potrzeba wprowadzania jakichś zmian, może zadecydować o tym, że
te zmiany mają zostać wykonane i założyć tak zwane change requesty, tak, czyli wysłać po prostu prośbę o zmian do konstruktorów, gdzie to już na stanowisku tak naprawdę CAD-owskim te zmiany zostaną wprowadzone, natomiast on tutaj jakby w bardzo łatwy sposób może zidentyfikować miejsce, oznaczyć to w odpowiedni sposób, dodać niezbędne anotacje, tak żeby przygotować jakby cały wsad merytoryczny dla konstruktora, żeby ten już wiedział tak naprawdę, co musi zrobić, nie na zasadzie informacji mailowych, tylko po prostu tutaj otwierając model 3D z naniesionymi anotacjami, że wie, co ma dokonać. Jeżeli te zmiany zostaną wykonane i zostaną naniesione, to potem możemy jakby, tutaj pomijamy tą część, że tak powiem, to, co się dzieje w samym SolidWorksie, no bo to jest dla wszystkich dobrze znane, natomiast po zrobieniu tych zmian i wysłaniu do akceptacji, tutaj znowu kierownik projektu może przejrzeć, obejrzeć te zmiany, które wcześniej zidentyfikował, ale tak naprawdę już w tym momencie przegląda je na odświeżonym, zaktualizowanym modelu. Widzimy, że większość tych rzeczy jest zrobiona, może porównać stary model do nowego i to co jest najważniejsze w tym tak naprawdę filmie i w tym, o czym teraz mówię, to jest to, że on to robi tak naprawdę z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu, aby tylko miał przeglądarkę internet. Więc tutaj bardzo dużą rzecz na platformie 3D Experience może być wykonana właśnie na dowolnym urządzeniu, tak? No i widzimy na samym końcu akceptację przez tutaj dyrektora, że jest, że tak powiem, zakończony ten proces zmiany. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o dostęp do danych, to jest właśnie to, co najważniejsze. Dostęp do danych i plików z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. No i oczywiście możliwość w ten sposób dodawania niezbędnych uwag, komentarzy i interakcji z projektem. Drugą bardzo ważną rzeczą związaną z 3D Experience SolidWorksem i samą platformą to jest bezpieczeństwo, które daje nam platforma 3D Experience. To na pewno większość z Was zastanawia się albo myśli, że dane, które leżą w firmie, na naszych komputerach są bezpieczne. Natomiast tutaj z doświadczenia naszego firmowego wynika, że bardzo mało osób myśli o tym, czy w ogóle używa jakichś backupów, ewentualnie jakichś innych zabezpieczeń na wypadek właśnie utraty danych przez zniszczenie sprzętu, czy przez jakieś ataki właśnie hakerskie, czy tego typu podobne historie, a to, szczerze powiedziawszy, coraz częściej się w firmach dzieje, że z dnia na dzień firma traci dostęp do swoich danych, bo ktoś przez przypadek kliknął niewłaściwy link. Natomiast tutaj platforma 3D Experience i tak naprawdę Dassault Systems, który stoi za tym rozwiązaniem, no jakby bardzo dużą pieczę i uwagę przykłada do tego, żeby to bezpieczeństwo było na najwyższym poziomie. Tutaj, jeżeli ktoś by chciał szczegółowo się zapoznać z tym, jakie certyfikaty, jakie normy spełnia platforma 3D Experience, warto wejść na stronę 3D Experience Trust Center, gdzie tak naprawdę mamy dostęp do wszystkich informacji związanych z bezpieczeństwem, ale powiedzmy tutaj sobie wyszczegółowimy kilka informacji, które pomagają właśnie i ilustrują, jak bezpieczna jest platforma 3D Experience, chociażby to, że od pierwszego dnia możemy włączyć sobie podwójną autoryzację dostępu i w tym momencie oprócz hasła i loginu mamy jeszcze drugi poziom zabezpieczenia, tak żeby nawet tracąc hasło, to do naszych danych nie miał nikt niepożądany dostępu. No i oczywiście wszystkie najważniejsze i najnowsze normy, certyfikaty i tego typu rzeczy platforma 3D Experience spełnia i Dassault Systems na bieżąco tutaj aktualizuje. Widzimy, że wszystkie te najnowsze systemy bezpieczeństwa są w platformie 3D Experience zastosowane. Co podsumowując, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to właśnie mamy to uwierzytelnianie dwuskładnikowe, tak, kontrolę dostępu. To oprócz tego, że tylko wybrane i osoby mają dostęp, to jeszcze tak naprawdę decydujemy o tym, kto ma dostęp do jakich danych, tak? Czyli administrator może w pełni kontrolowany sposób zabezpieczyć dane, że tylko wybrane osoby mają do jakichś kluczowych informacji dostęp, a nie wiem, dział konstrukcyjny ma do jednych, produkcja ma na przykład dostęp tylko do zatwierdzonych. Automatyczne backupy, to co mówiłem, no Dassault Systems jakby wprowadziło niezbędne rozwiązania, więc tutaj nasze dane są automatycznie backupowane i tu przy okazji tych backupów właśnie przypomniała mi się taka historia,
która nie tak dawno w Polsce się wydarzyła, mianowicie awaria i pożar jednej z serwerowni tutaj na terenie naszego kraju. No i niestety się okazało, że razem z danymi z serwerownią spaliły się też backupy, tak? I w tym momencie no, część firm utraciła dostęp do swoich danych, natomiast Dassault Systèmes ma wprowadzone odpowiednie normy, które definiują w ten sposób, że backup, czyli miejsce przechowywania backupów, musi fizycznie leżeć minimum 50 km od oryginalnego miejsca, w którym te dane są przechowywane, więc mówimy tutaj o nawet o takim stricte fizycznym zabezpieczeniu na wypadek właśnie takich historii, tak? OK. Jak omówiliśmy bezpieczeństwo, teraz przejdźmy sobie do kolejnego punktu, a mianowicie licencjonowania. I to jest też coś, co odróżnia 3D Experience SolidWorksa od standardowych rozwiązań, bo to wprowadza nam kolejny sposób licencjonowania. Tak? Platforma 3D Experience ma tak zwane licencjonowanie online lub na nazwanego użytkownika, więc tutaj tak naprawdę dostęp do oprogramowania mamy z dowolnego urządzenia, z dowolnego komputera, na którym się zalogujemy i w tym momencie możemy na tym komputerze używać SolidWorksa. Dostęp do tych licencji i przypisywanie tych licencji no jest po prostu odbywa się poprzez przeglądarkę. Administrator w naszej firmie może zdefiniować kto, jaki użytkownik, jakie oprogramowanie i jakie licencje wykorzystuje. Nie ma potrzeby wykorzystywania kluczy produktowych, tak jak w przypadku to konwencjonalnych SolidWorksów, gdzie może jeżeli to jest mała firma, 1-2 SolidWorksy, to nie jest problem. Natomiast są więksi klienci, którzy mają 20-30 numerów seryjnych i powiedzmy szczerze, że czasami zdarza się to, że to się zaczyna gubić, tak? I w firmie w pewnym momencie do końca nie jest wiadomo, kto jaką licencję posiada i kto z jakiej licencji korzysta. Też plusem tego rozwiązania jest to, że nie potrzeba dla tego typu licencjonowania instalować żadnych dodatkowych składników na serwerach, tak jak w przypadku licencji sieciowych. Dodatkowo jeszcze, tak naprawdę no plusem jest to, że działa wszędzie, tak? Tak jak wspomniałem wcześniej, tam gdzie zainstalowany mamy 3D Experience SolidWorks, tam gdzie się zalogujemy, tam uruchamiamy. Co jest ważne, nie jest wymagane skonfigurowanie VPN-a, co tak naprawdę powoduje uproszczenie, jeżeli chodzi o taką działalność IT. No i też zwiększa bezpieczeństwo, no bo VPN to też jest pewna furtka do firmy, którą no niestety trzeba otworzyć, żeby użytkownicy mogli korzystać z struktury firmowej poza siecią, tak, firmową. Też dodatkowo ważna rzecz, że możemy instalować to na wielu komputerach, a tam, gdzie się zalogujemy, tam używamy. No i oczywiście też jest plusem tego rozwiązania i ogólnie rozwiązań SaaS-owych sposób jakby zakupu tych licencji na wybrany okres. I to w tym wypadku tak naprawdę w zależności od projektu, jeżeli mamy jakiś projekt, gdzie wymagamy zwiększonych ilości osób, czy tak naprawdę dla tych osób potrzebujemy większej ilości oprogramowania, to możemy dokupić na wybrany okres, na okres projektu, czy nawet jeżeli mamy jakiś projekt wymagających bardziej zaawansowanych narzędzi, typu na przykład jakieś zaawansowane obliczenia numeryczne, możemy po prostu na okres projektu dokupić sobie odpowiednie role i dzięki temu zwiększyć jakby poziom i zaawansowanie oprogramowania w naszej firmie. Kolejną rzeczą tak naprawdę związaną z rozwiązaniami SaaS-owymi są tak zwane ukryte koszty. I tutaj spójrzmy na pewnie niektórym już znaną górę lodową, która tak naprawdę obrazuje pewne koszty, które widzimy od razu, które widzimy na fakturach, na formularzach zamówienia, no i też pokazuje koszty, które są, że tak powiem, niewidoczne na pierwszy rzut oka, a wymagane do poniesienia, żeby pewne oprogramowanie do firmy wdrożyć. I tak jak widzimy, o ile koszty licencji to jest właśnie ta rzecz, która jest widoczna od razu, bo ktoś, kto podpisuje formularz zamówienia, czy dział księgowy, który dostaje fakturę, no to ten koszt jest znajomy od samego początku. Tak, pewne koszty związane z wdrożeniem i uruchomieniem tego oprogramowania, szkoleniami, aktualizacjami, utrzymaniem tego oprogramowania, z utrzymywaniem infrastruktury sieciowej, czy właśnie pracowników, którzy będą tą infrastrukturę sieciowo obsługiwali, no to już jest tak naprawdę ta część, którą czasami nie widzimy od razu, a gdzieś tam tak naprawdę jest i ona podraża te rozwiązanie. Natomiast w przypadku rozwiązań SaaS-owych, tak, czyli tak naprawdę ten skrót to mówi, że software as a service, czyli oprogramowanie jako usługi, no tutaj jakby no ta góra jest podobna, bo na wierzchu te mamy podobne koszty, jeżeli chodzi związane z zakupem licencji,
Natomiast to, co jest pod spodem, jest troszeczkę inne. I o ile właśnie koszt licencji musimy ponieść tu i tu, o ile to też rozwiązanie trzeba wdrożyć i uruchomić, i o ile trzeba przeszkolić nowych pracowników, tak pozostałe koszty już tak naprawdę nam znikają ze względu na rozwiązanie chmurowe. Tak? Nie musimy mieć własnej serwerowni, w której mamy zainstalowane oprogramowanie, nie musimy mieć osób dedykowanych do obsługi tych narzędzi, aktualizacji, utrzymania tego rozwiązania, gdyż to tak naprawdę w ramach abonamentu wykonuje za nas firma Dassault, która dostarcza nam to oprogramowanie. Dobrze, to teraz przejdźmy trochę bardziej szczegółowo do samych wersji oprogramowania 3D Experience SOLIDWORKS. I tutaj o ile te pakiety są, powiedzmy, pewnie większości użytkowników będą coś mówiły, bo tak naprawdę mamy te poziomy Standard, Professional i Premium, które odpowiadają odpowiednio SolidWorksowi Standard, Professional i Premium, o tyle w ramach 3D Experience SolidWorks dostajemy ekstra funkcje. I tak w każdych z tych rozwiązań dostajemy niezbędne role do tego, żeby zarządzać i przechowywać dane w chmurze 3D Experience. Tak jeszcze dodatkowo w każdej wersji dostajemy oprogramowanie 3D Creator oraz od wersji SOLIDWORKS Professional 3D Sculpture. O tym zaraz powiem trochę bardziej szczegółowo. Natomiast też warto dodać, że od wersji SOLIDWORKS Professional, tak jak w przypadku desktopów dostawaliśmy Visualize Standarda, tak tutaj dostajemy oprogramowanie Visualize Professional, tak? Czyli ten poziom wyżej dostajemy z automatu. Dobrze, to teraz przejdźmy do trochę bardziej szczegółowego omówienia tych narzędzi 3D Creator i 3D Sculpture. I tutaj zacznijmy od 3D Creatora. Czym jest 3D Creator? 3D Creator jest tak naprawdę parametrycznym CAD-em dostępnym przez przeglądarkę, tak? Czyli jak spojrzymy sobie na interfejs, to widzimy podobieństwo do SolidWorksa, ale tak naprawdę jakby interfejs jest w pełni przeglądarkowy, tak? Całe to narzędzie jest oparte o przeglądarkę internetową. Tutaj nie jest wymagane instalowanie żadnego oprogramowania. Wystarczy, że mamy internet, mamy urządzenie z przeglądarką internetową i możemy działać. Czy to na tablecie, czy to na komórce możemy używać. Taką fajną cechą 3D Creatora jest tak zwana optymalizacja topologii, tak? Czyli możemy sobie zdefiniować takie badanie, które pozwoli nam znaleźć optymalny kształt naszego, powiedzmy tutaj jakieś ramy, pod względem obciążeń, tak? Czyli definiujemy sobie umocowania, definiujemy obciążenia i program oblicza, ile nam materiału i w którym miejscu jest niezbędny ten materiał do tego, żeby te obciążenia przenieść. Następnie na podstawie tej symulacji możemy właśnie stworzyć w sposób parametryczny nasz model, tutaj akurat w tym wypadku jakiejś ramy urządzenia, tak? Więc jakby tutaj całość działania jest podobna do tego, co robimy w SolidWorksie, bo to jest CAD parametryczny, natomiast dodatkową funkcją jest właśnie tutaj ta optymalizacja topologii, ale tak naprawdę najważniejszą cechą tego 3D Creatora jest to, że działa przez przeglądarkę, tak? Czyli nie musimy nic instalować. Dzięki temu też, że to jest chmura obliczeniowa, to tutaj wbudowane są również narzędzia, które jakby wykorzystują sztuczną inteligencję. I na przykład tak jak tutaj widzimy w przypadku tych sfazowań czy zaokrągleń, że SolidWorks X-Design pomaga nam i podpowiada nam, gdzie jeszcze analogiczne zaokrąglenia mogą zostać wstawione. Tak, że właśnie tutaj jednym z tych składników 3D Experience SolidWorksa jest ten 3D Creator. Drugim narzędziem jest 3D Sculpture. I tu jest tak naprawdę coś, czego w SolidWorksie nie ma i jakby nie powiela się to z tym portfolio desktopowym. To jest coś zupełnie dodatkowego i zupełnie nowego. To tak naprawdę pokazuje nam nowy sposób na modelowanie powierzchniowe, tak? Czyli jeżeli potrzebujemy zaprojektować jakieś kształty swobodne, czy to jest uchwyt, czy to jest, jak tak widzieliśmy, jakiś kask, czy jakaś inna rzecz, w którym
ten kształt i wygląd tego elementu jest bardzo, bardzo ważny i dosyć skomplikowany, to tutaj możemy to w bardzo prosty sposób zrobić. Jak widzimy, za pomocą operacji drag and drop możemy sobie bardzo szybko modyfikować, więc to jest sposób modelowania powierzchniowego, który nie jest oparty o operację. Po prostu wstawiamy jakiś prymityw i zaczynamy go przeciągać. Możemy po prostu złapać za dowolną krawędź, wierzchołek czy ścianę, ją przesunąć, wyciągnąć, powiększyć, pomniejszyć, tak żeby uzyskać właściwy kształt, który potem staje się bryłą, którą możemy wykorzystać już w dalszym procesie projektowym do otrzymania pełno jakby prawnej na przykład obudowy, czyli utechnologicznić go jakimiś zaokrągleniami czy tego typu rzeczami, jak również to oprogramowanie ma kompatybilność z SOLIDWORKSem, czyli wszystko, co tu powstanie w X-Shape'ie, możemy potem przenieść do SOLIDWORKSa i w SOLIDWORKSie możemy użyć tego jako po prostu wsadu do zaprojektowania właśnie obudowy czy jakiegoś innego komponentu, który tak naprawdę kształt jest ciężko zdefiniować analitycznie poprzez łuki proste i tego typu rzeczy, tylko właśnie to jest taki kształt swobodny i to też jest ważne. I tak jak X-Design, tak to rozwiązanie jest w pełni przeglądarkowe, tak? Czyli tutaj do działania potrzebujemy tylko i wyłącznie przeglądarki internetowej, natomiast z tej przeglądarki możemy to wyeksportować czy do formatów neutralnych, czy pod kątem druku 3D, czy właśnie przenieść to narzędzie do SOLIDWORKSa i te kształty, które uzyskaliśmy w X-Shape'ie do SOLIDWORKSa, żeby potem można było je wykorzystać. I jakby mamy pełną kompatybilność, to co zmodyfikujemy w X-Shape'ie, tak, możemy to przenieść do SOLIDWORKSa i na odwrót. Ja może tutaj czasami używałem raz X-Shape, raz 3D Sculpture, raz X-Design, raz 3D Creator, bo tak naprawdę role się nazywają właśnie odpowiednio 3D Creator i 3D Sculpture, natomiast aplikacje, których używamy, to nawet widać na interfejsie, to będzie odpowiednio X-Design i X-Shape. To był tak naprawdę ostatni slajd na naszej prezentacji. Więc dziękuję za uwagę i przechodzimy do części Q&A, w której postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.